W tym filmie poćwiczymy sobie upraszczanie wyrażeń algebraicznych, takich jak to, które tutaj mam napisane, czyli zależnych od jakiejś niewiadomej, od jakiejś zmiennej. W tym wypadku mamy tutaj zmienną C. Przy czym, żeby było ciekawiej, to współczynniki liczbowe, które w tym wyrażeniu występują, są ułamkami. No Jak zwykle zachęcam cię, wciśnij pauzę, zatrzymaj odtwarzanie filmu i spróbuj najpierw samodzielnie to rozwiązać, zanim to razem rozwiążemy. No dobra, jakie mamy wyrażenie? No to jest wyrażenie minus 5,55%, Odjąć 8,55 razy C, dodać 4,35 też razy C. No więc widzimy, że tutaj mam dwa składniki w tej sumie, które są proporcjonalne do C. Więc te składniki ja mogę do siebie dodać i wtedy to wyrażenie się uprości. Mogę dodać te współczynniki liczbowe, które stoją przy C. No bo jakaś liczba razy C, dodać jakaś liczba razy C, to będzie to samo, co suma tych liczb. 8,55, dodać 4,35, znaczy minus 85. Musimy pamiętać o znaku, że tam jest znak minus. I jak te współczynniki do siebie dodam, to dopiero potem mogę wynik tego dodawania pomnożyć przez C. I to będzie to samo. Tutaj oczywiście na początku mam minus 5,55, tak jak było, dodać wynik tego. No czyli muszę wykonać to dodawanie. Może ja to zapiszę jeszcze w innej postaci, żeby może było lepiej. Widać. Tutaj napiszę minus przed. Przed nawiasem, wtedy będę miał tutaj 8,55. A tutaj też muszę zmienić znak. Minus 4,35. Zmieniłem znak obu tych liczb, bo minus wyciągnąłem przed nawias. Razy C. No i teraz mogę tutaj wykonać to podejmowanie. I jaki będzie wynik? 8,55. Odjąć 4,35 to będzie 4,2. No i zera nie muszę pisać. RAzy c. No, i to jest uproszczona wersja tego wyrażenia, od którego zacząłem. Tutaj wszędzie mogę napisać znaki równości. Te wszystkie wyrażenia są sobie równe po prostu. No więc uprościłem. Otrzymałem wyrażenie, które jest krótsze. Ma tylko dwa wyrazy, a nie trzy, tak jak tutaj. No i tego bardziej się już nie da uprościć, dlatego że tej liczby nie mogę dodać do tego wyrażenia, bo nie wiem, ile jest równe c. Więc nie mogę minus 55 Minus 5,5 dodać do minus 4,2 razy c, bo nie wiem, ile jest równe c, więc to już jest najprostsza możliwa postać tego wyrażenia. Dobra, zróbmy następny przykład. Tutaj mam takie wyrażenie: 2 piąte m, odjąć 4 piąte, odjąć 3 piąte m. No więc tutaj zacznę od zmiany kolejności, bo widzę, że tutaj ten pierwszy wyraz jest podobny do tego ostatniego i będę mógł je dodać do siebie. To napiszę je obok siebie, żeby lepiej było widać o co chodzi. Najpierw napiszę ten pierwszy, potem ten ostatni, minus 3 piąte m, a potem napiszę ten środkowy, minus 4 piąte, czyli to jest równe temu. No i teraz, tak jak powiedziałem, mogę te dwa składniki do siebie dodać. W ten sposób nasze wyrażenie się uprości. No i znowu napiszę, że to jest 2 piąte, odjąć 3 piąte. I wynik tego działania mnożę przez m, a tam od tego odejmuję 4 piąte na końcu, tak jak było. No to co tutaj dostanę, jak od 2 piątych odejmę 3 piąte, dostanę minus 1 piąta. To będzie minus 1 piąta razy m, odjąć 4 piąte. No i otrzymałem wyrażenie, które jest prostsze od tego wyjściowego, jest krótsze. No, i dalej się już tego nie da uprościć, podobnie jak poprzednio. Tutaj mam M, tutaj nie mam M, więc tych dwóch wyrażeń nie mogę już do siebie dodać, żeby to uprościć bardziej. To zróbmy jeszcze ostatni przykład. Jak zwykle zachęcam, wciśnij pauzę, spróbuj samodzielnie to rozwiązać najpierw. No i tutaj jest coś takiego, że mamy jakiś nawias, i tutaj mamy liczbę przed nawiasem, więc możemy zacząć po prostu od wymnożenia tutaj przez dwójkę, pomnożenia obu tych składników tej. Tej sumy w nawiasie, więc ja to tak zrobię. 2 razy 1 piąta to są 2 piąte M. Odjąć 2 razy 2 to jest 4, 4 piąte. Dodać 3 piąte. No i teraz mogę dalej upraszczać. No i tutaj widzimy, że występuje M w pierwszym składniku, a pozostałe nie mają, nie zawierają niewiadomej M. Czyli te dwie liczby mogę do siebie dodać. To są po prostu liczby, które mogę do siebie dodać, i nasze wyrażenie się uprości. Będzie 2 piąte M. I teraz minus 4 piąte dodać 3 piąte, to będzie minus 1 piąta. No i to już jest uproszczona wersja wyrażenia. Czasami się mówi, że zredukowana. Zredukowaliśmy w niej wyrazy podobne, takie, które dają się do siebie dodać, czy też odjąć. No i tego już się bardziej zredukować nie da. To wyrażenie w zredukowanej postaci to jest 2 piąte m odjąć 1 piąta.